imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i zawsze się radować Jego pociechą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Królowo wszystkich świętych. Święta Teresa od Jezusa. Święty Janie Pawle II. W imię Boże. W roku pańskim 2017, dnia 4 maja, członkowie Trybunału Diecezjalnego powołanego do przeprowadzenia procesu na szczeblu diecezjalnym dotyczącego heroiczności cnót, sławy świętości i opinii znaków sługi Bożego Rudolfa Warzechy, Karmelity Bosego, zapewniwszy, że wszystkie czynności procesowe związane z dochodzeniem zostały dopełnione, zwrócili się do księdza arcybiskupa z prośbą o wyznaczenie terminu ostatniej sesji. Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup, skłaniając się do tej prośby na zamknięcie dochodzenia diecezjalnego, wyznaczył dzień 11 czerwca, zaś jako miejsce odbycia sesji wskazał tutejszy kościół karmelitański Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach. Rozpoczynając uroczystą sesję zamknięcia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego na szczeblu diecezjalnym, proszę ojca postulatora, ojca profesora Szczepana Tadeusza Praśkiewicza o przedstawienie przebiegu tegoż procesu. Wiosną 2008 roku jako wicepostulator krakowskiej prowincji Zakonu Karmelitów Bosych zwracałem się do ówczesnego metropolity krakowskiego, drogiego nam wszystkim księdza kardynała Stanisława Dziwisza, z prośbą o przeprowadzenie w archidiecezji krakowskiej procesu beatyfikacyjnego tego świątobliwego kapłana i zakonnika żyjącego w latach 1919-1999, którego sam byłem wychowankiem w nowicjacie w 1977 roku, to jest równe 40 lat temu. Do przedłożenia prośby o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego przekonywała nas, karmelitów bosych, sława świętości tego naszego współbrata, kapłana z otwartymi oczyma i specjalisty od spotkania człowieka z Bogiem, jak jest on nazywany. Dzisiaj, gdy sławę świętości ojca Rudolfa potwierdza jakże obszerna dokumentacja procesowa, żywię wobec księdza kardynała Stanisława, metropolity seniora naszej archidiecezji, niegasnącą wdzięczność za jego intuicję i otwartość, za to, że pomimo faktu, że archidiecezja krakowska prowadzi na różnym etapie 40 spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, nie odrzucił naszej prośby, ale uznając osobiście opinię świętości ojca Rudolfa, kandydata na ołtarze najbliższego nam w czasie, bo zmarłego zaledwie 18 lat temu, postanowił podjąć już w 2008 roku stosowne przygotowania do rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego. Zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego i instrukcją Stolicy Apostolskiej Sanctorum Mater, ksiądz kardynał uzyskał w tej sprawie najpierw pozytywną opinię Konferencji Episkopatu Polski, a następnie Nihil Obstat Stolicy Apostolskiej, po czym zwrócił się do diecezjan ze stosownym edyktem, na który odzew był wśród wiernych bardzo pozytywny. Następnie ksiądz kardynał mianował teologów cenzorów pism sługi Bożego, a nadto komisję biegłych z archiwistyki, by zgromadzili dokumentację dotyczącą kandydata na ołtarze. Cenzury teologicznej pism sługi Bożego dokonali ksiądz profesor doktor habilitowany Stefan Koperek, zmartwychwstaniec,
ojciec profesor, doktor habilitowany Dominik Wider, karmelita Bosy i ksiądz profesor, doktor habilitowany Edward Staniek. Zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego nie znali oni wzajemnie swoich imion. Dziś jednak wolno nam już te imiona upublicznić. Prezesem Komisji Biegłych z Archiwistyki był ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Marecki, a jej członkami ojciec magister Michał Wojnarowski, karmelita i ojciec magister Jerzy Zieliński, karmelita Bosy. Ani teologowie cenzorzy, ani biegli z archiwistyki nie znaleźli w pismach Sługi Bożego czy w dokumentacji jego dotyczącej niczego przeciwnego wierze i moralności chrześcijańskiej. Przeciwnie, ukazali przebijającą z tej dokumentacji duchową sylwetkę tego prawdziwego męża Bożego. Otrzymawszy gwarancję tychże gremiów potwierdzoną przysięgą, ksiądz kardynał przystąpił do mianowania i zaprzysiężenia Trybunału Kościelnego i oficjalnego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ojca Rudolfa, co nastąpiło w kaplicy arcybiskupów krakowskich 11 stycznia 2011 roku. Trybunał ten tworzyli ksiądz dr Andrzej Scomber, delegat biskupi, ojciec doktorant Marian Szczecina, kanonik regularny laterański, promotor sprawiedliwości, ksiądz magister Krzysztof Tekieli, notariusz. W ciągu minionych 6 lat odbyło się 44 sesje Trybunału i przesłuchano 43 świadków życia i opinii świętości Sługi Bożego, wśród których znajdują się biskupi, kapłani diecezjalni i zakonni, zwłaszcza karmelici Bosi, siostry zakonne i liczni świadcy, także spośród krewnych Sługi Bożego. Sesje odbywały się na ogół w siedzibie Trybunału w Kurii Metropolitalnej w Krakowie lub na terenie archidiecezji, by ułatwić złożenie zeznań osobom chorym czy w podeszłym wieku. W Wadowicach, w tutejszym klasztorze oraz w kancelarii parafialnej parafii pod wezwaniem świętego Piotra przy wielkiej życzliwości księdza prałata Tadeusza Kasperka, miejscowego proboszcza, odbyła się sesja de non cultu, połączona z nawiedzeniem i inspekcją mogiły Sługi Bożego w kwaterze karmelitańskiej cmentarza parafialnego. Miała też miejsce sesja wyjazdowa Trybunału do Tarnowa, gdzie za zgodą tamtejszego biskupa ordynariusza mogła być przesłuchana w rozmównicy tarnowskiego klasztoru sióstr karmelitanek bosych jedna z jego mniszek. A wszystko to dlatego, by została uszanowana klauzura papieska i wspomniana mniszka nie musiała jej opuszczać i przyjeżdżać na sesję procesową do Krakowa. Owoc pracy włożonej w zebranie dowodów świętości życia, praktyki cnót i łask otrzymywanych za wstawiennictwem Sługi Bożego jest widoczny. Przed nami na stole prezydialnym widzimy w dwóch kartonach archetyp akt procesowych liczący ponad 2000 stronic. Zaś w tej skrzyni obok podobizny Sługi Bożego spoczywa tychże akt transumpt i wersja włoska. Skrzynia ta zostanie zawieziona do Rzymu, do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, jak skądinąd informuje umieszczony na niej napis zredagowany w języku łacińskim, to jest w oficjalnym języku Kościoła, potwierdzony podpisem i pieczęcią księdza arcybiskupa oraz procesowego notariusza. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, nasz nowy metropolito krakowski, cieszę się i wyrażam moją wdzięczność za to, że zechciał ksiądz arcybiskup potwierdzić naszą pracę i zaangażowanie i wyznaczył to miejsce oraz
dzisiejszy jakże wymowny dzień, uroczystość Przenajświętszej Trójcy, Trójjedynego Boga, przedziwnego w świętych swoich, na dokonanie zamknięcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego na szczeblu diecezjalnym. Ekscelencjo, najczcigodniejszy i drogi księża arcybiskupie metropolitu, zgodnie z procedurą kanonizacyjną ośmielam się prosić księdza arcybiskupa o dokonanie formalnego zamknięcia procesu ojca Rudolfa na szczeblu diecezjalnym i o wyznaczenie portitora akt procesowych do Rzymu, do kongregacji spraw kanonizacyjnych, do dalszej merytorycznej ich oceny w Stolicy Apostolskiej. Wszystkich zaś tu obecnych proszę o modlitwę, aby Kongres Zwyczajny Kongregacji wydał rychło dekret de validitate procesus diocesani, by została opracowana stosowna pozycja i by zgromadzenie kardynałów i biskupów i w końcu sam namiestnik Chrystusa uznali heroiczne cnoty Sługi Bożego, aby przykład Jego życia współczesnemu, zagubionemu w wirze świata człowiekowi, goniącemu za dobrobytem materialnym i wyzutemu z wartości duchowych, przypominał i ofiarował przesłanie Jezusowej Ewangelii i terezjańskie orędzie Karmelu, widząc w nim echo owego ukierunkowania do wypływania na głębię, dugin altum, ukierunkowania pozostawionego nam na przełomie tysiącleci przez świętego Jana Pawła II, który tak obficie czerpał z duchowości Karmelu, o czym zwłaszcza tutaj w Wadowicach nie wolno nam nie pamiętać. Zachęcam nadto wszystkich do wypraszania za przyczyną Sługi Bożego u dobrego Boga cudu, to jest zjawiska niewytłumaczalnego z punktu widzenia naszej wiedzy, które stanowiłoby nadprzyrodzoną pieczęć nad świętością Jego życia i pozwalałoby Ojcu Świętemu zaliczyć Go w poczet błogosławionych, czego przecież tak bardzo pragniemy. Przyjmuję przedstawione mi akta, w których zostały zebrane wiarygodne dowody o heroiczności życia, sławie świętości oraz opinii znaków Sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy, karmelity bosego z tutejszego klasztoru. Głęboko wierzę, że w przyszłości nastąpi wyniesienie Sługi Bożego przez Kościół do chwały błogosławionych. Akta oryginalne procesu po ich opieczętowaniu i zalakowaniu zostaną złożone w archiwum archidiecezjalnym. Nikt nie będzie mógł ich otwierać bez zgody arcybiskupa krakowskiego. Transumpt i kopie publiczne procesu w języku polskim i włoskim polecam przekazać do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Zobowiązuję do tego ojca postulatora, to jest ojca Szczepana Tadeusza Praśkiewicza, konsultora tejże kongregacji, którego oficjalnie mianuję portitorem. Teraz nastąpi przysięga Trybunału po zakończeniu dochodzenia diecezjalnego. Proszę wszystkich o powstanie. Bardzo proszę o złożenie przysięgi przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa i członków Trybunału, delegat biskupi w tym procesie, promotor sprawiedliwości i notariusz. Na końcu uczyni to także postulator sprawy. W imię Boże, ja arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie starałem się rozeznać wszystkie sprawy w myśl przepisów prawa kanonizacyjnego na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. W imię Boże, ja ksiądz Andrzej Stomber, delegat biskupi, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. W imię Boże, ja ojciec Marian Szczecina, promotor sprawiedliwości, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy
na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. W imię Boże, ja ksiądz Krzysztof Tekieli, notariusz, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. W imię Boże, ja, ojciec Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, wicepostulator, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie, respektowałem wolność świadków, w niczym nie naruszyłem prawdy i zawsze dochowałem tajemnicy. Teraz bardzo proszę, aby ojciec profesor Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, mianowany portitorem, złożył przysięgę, że wiernie wykona powierzone mu zadanie. W imię Boże, ja ojciec Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, mianowany przez jego ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, portitorem akt dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy do Stolicy Apostolskiej, przysięgam, że w najbliższym czasie doręczę je do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie wraz z załączonymi listami polecającymi. Tak mi dopomóż Bóg. Dzisiaj wraz z całym Kościołem celebrujemy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Miłość tych trzech osób jest źródłem wszelkiej świętości i jest powołaniem każdego chrześcijanina. Dziś stawiamy sobie przed oczyma ojca Rudolfa, który jest przykładem realizacji tego pięknego powołania i żywimy nadzieję, że potwierdzi to swym autorytetem sam Kościół, który jest matką świętych, Sanctorum Mater, jak brzmi tytuł najnowszej instrukcji Stolicy Apostolskiej o procesach beatyfikacyjnych. Chcielibyśmy więc inspirować się przykładem ojca Rudolfa w naszym dążeniu do świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Niech sam sługa Boży wyprasza naszej Ojczyźnie obfitość Bożych darów i wspomaga w dążeniu do świętości wszystkie środowiska, w których posługiwał jako gorliwy karmelita bosy, zwłaszcza tutaj na ziemi wadowickiej, gdzie zostanie też dzisiejszego wieczoru upamiętniony w Muzeum Regionalnym w Bachowicach swej rodzinnej miejscowości. Drodzy siostry i bracia, wielokrotnie tu już była podkreślana wymowa dzisiejszego dnia. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Boga jedynego i trójosobowego, którego sława rozbrzmiewa najbardziej przejmująco w Jego świętych. Dzięki świętym święta staje się też ziemia, w której żyli, na której działali, święta i błogosławiona przez ich dzieła i przez wspaniałe owoce ich wspaniałego życia. Jestem szczęśliwy, osobiście bardzo szczęśliwy i radosny, że mogę dzisiaj, w tym dniu tak szczególnym, wziąć udział w zakończeniu etapu diecezjalnego, długiego procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ojca Rudolfa od przebicia serca świętej Teresy, ojca Stanisława Warzechy, karmelity. Padło tu już bardzo wiele słów, podziękowań, jak najbardziej zasłużonych. Na pierwszym miejscu chciałbym wyrazić bardzo serdeczne gratulacje mojemu poprzednikowi na stolicy biskupiej krakowskiej, księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, który rozpoczął ten proces w 2011 roku. Dzisiaj ten proces w fazie diecezjalnej dobiega szczęśliwego końca, a ja czuję się szczególnie zaszczycony, że mogłem złożyć podpisy stwierdzające zakończenie tego etapu. Dziękuję za ogrom pracy włożonej w to dzieło, w ten etap diecezjalny. Słowa mojej wdzięczności kieruję najpierw
do Trybunału Kościelnego na ręce delegata biskupiego, księdza prałata Andrzeja Sombra, referata do spraw beatyfikacyjnej w naszej krakowskiej archidiecezji. Dziękuję bardzo serdecznie ojcu postulatorowi, ojcu Szczepanowi Praśkiewiczowi. Gratuluję współbraciom Sługi Bożego z Karmelu, z ojcem prowincjałem Tadeuszem Florkiem. Gratuluję rodzinnej parafii ojca Rudolfa. Jej przedstawiciele są tutaj licznie obecni z księdzem proboszczem Franciszkiem Jeleśniakiem. Za tę ich obecność bardzo dziękuję. To, co nam zostaje i co jest moją bardzo gorącą prośbą, skierowaną do wszystkich, to zachęta i prośba o modlitwę, o beatyfikację, możliwie najszybszą, ale zawsze zgodną z wolą Bożą, o beatyfikację ojca Rudolfa, byśmy mogli w jego osobie zyskać nowego orędownika w niebie, aby on obok postaci świętego Rafała Kalinowskiego i błogosławionego Alfonsa Mazurka z tego klasztoru stał się chlubą polskiego Karmelu i żeby tą chlubą się stał właśnie dlatego, że największą chlubą zakonu, a przez to także Kościoła, są jego święci. A tej chluby Kościół bardzo potrzebuje w czasach, kiedy świętość jest tak często lekceważona i tak wielu ludzi żyje, jakby Pana Boga nie było. Natomiast święci swoją postawą, swoim życiem wskazują, jest Bóg. Konieczna jest nam świętość właśnie dlatego, by oblicze tej ziemi stawało się coraz bardziej godne człowieka, a przez to stawało się chwałą, jaką człowiek oddaje jedynemu trójosobowemu Bogu. Drodzy siostry i bracia, tę moją zachętę i prośbę o modlitwę za możliwie szybką beatyfikację ojca Rudolfa zacznijmy naszą wspólną modlitwą właśnie w tej intencji. Boże, najlepszy Ojcze, który sprawiłeś, że ojciec Rudolf Warzecha był siewcą Twojego miłosierdzia i pod opieką niepokalanej dziewicy z Góry Karmel prowadził duszę do ewangelicznej doskonałości, niosąc pociechę chorym, cierpiącym i strapionym. Udziel nam za jego przyczyną łaski, o którą Cię prosimy, i spraw, aby dostąpił on chwały ołtarzy w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego.